Sezon NBA 2023-2024 oficjalnie rozpoczęty. Wszyscy cieszymy się, że znowu wróciła najlepsza koszykarska liga świata z reprezentantem Polski w jednej z drużyn już po pierwszym jego meczu. Witamy wszystkich serdecznie, wszystkich sympatyków koszykówki, zwłaszcza przede wszystkim tych zaspanych. Mamy nadzieję, że jest was jak najwięcej. W studiu też kilka takich osób jest ze mną włącznie, chociaż tych, którzy zaspani nie są, również jak najbardziej witamy i pewnie oni też chętnie się dowiedzą, co się działo w nocy, skoro tych meczów nie oglądali. Dzisiaj w naszym programie pan trener Mirosław Noculak. Dzień dobry, witam. Łukasz Cegliński, redaktor naczelny Sport.pl. Dzień dobry. A na program do kosza zapraszają jak zwykle Erik Chmielewski. Cześć wszystkim. I Hubert Nowicki. Jesteśmy już po pierwszych spotkaniach. No i oczywiście weźmiemy pod lupę najpierw temat San Antonio Spurs, no bo mimo, że oczywiście tych meczów było dużo więcej, grały lepsze drużyny oczywiście od drużyny San Antonio, no to jednak będziemy gdzieś ten temat Jeremiego Sochana często te wątki wplatać w kolejne odcinki programu do kosza. Później może damy im trochę więcej spokoju, ale jednak no jak wystartowali, to oczywiście trzeba się temu przyjrzeć, zwłaszcza, że był przecież debiut Wiktora Wembanyamy, czyli generalnie no nawet osoby w ogóle niezwiązane z Sochanem, z Polską i ze Spurs interesowały się bardzo tym meczem. Myślę, że miał on na świecie gdzieś dużą czy oglądalność, czy po prostu takie zainteresowanie w social mediach tym, co Wiktor Wembanyama zrobi. No i właśnie, jak oceniamy ten jego pierwszy mecz? No bo wiedzieliśmy od kilku miesięcy, że on nastąpi, wszyscy na niego bardzo czekali. Ja przyznam szczerze, na początek powiem, że chciałem już gdzieś w okolicach trzeciej kwarty, w trakcie trzeciej kwarty gdzieś pisać na Twitterze, że ogromne rozczarowanie, no ale tak sobie postanowiłem, że jednak warto zaczekać do końca. No i na pewno moje zdanie się mocno zmieniło od tej połowy gdzieś tam trzeciej kwarty, czy w tej czwartej kwarcie. Od czwartej, ale... 6 minut przed końcem miał 6 punktów. Tak, tak ale tak. Wciąż ciężko mi to jednoznacznie ocenić, czy to było rozczarowanie, czy nie było i czy on sprostał jakimś oczekiwaniom, które gdzieś świat koszykarski cały na niego narzucił. Jaka jest wasza opinia w tym względzie? Jako boomer zaczynam ja, rozumiem. Nie, że jako boomer, jako najbardziej tutaj doświadczony. Dobrze, z największą życiową i z największą koszykarską. Ja zawsze powtarzam na temat tych debiutantów, zawsze powiem, że poczekam do połowy sezonu, co oni rzeczywiście pokażą, ale przyznam, że w przypadku Wembanyamy trochę zmieniłem zdanie, bo obejrzałem taki 14-minutowy skrót z jego wszystkich meczów w sezonie, w tym pre-season, czyli w tym okresie przygotowawczym. I to, co on tam pokazywał, to jest nieprawdopodobne. On właściwie wszystko potrafi już. Już potrafi. Rzuca, podaje, kozłuje fantastycznie i tak dalej. W związku z tym oglądałem uważnie ten jego występ przeciwko Dallas. No i rzeczywiście na początku to wygląda... Właściwie byłem przekonany, że on w meczu o coś, czyli bo to już jest o coś mecz, tak? Bo to już są mecz o punkty, że może mieć problemy. No i nie miał. I niemniej pokazał rzeczywiście, w sumie miał 15 punktów, ale pokazał parę rzeczy takich, które potwierdzają, że to jest absolutny kosmita. Ten gość. Wcześniej używałem tego określenia w stosunku do Hardena, jak jeszcze grał w Oklahomie i to był pierwszy kosmita dla mnie w NBA. A teraz ten jest naprawdę gościem, który po prostu robi ogromne wrażenie i tyle. Natomiast te 15 punktów to trochę za mało i nie wystarczyło na ten jednak bardzo doświadczony duet czy tercet, bo Grant Williams jeszcze tam wrzucił swoje z Dallas. Ja jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany, mimo że starałem się nie ulegać temu hype'owi, który niewątpliwie był od roku, od miesięcy. Bardzo dobre. Zastanawiałem się dzisiaj, jak to tłumaczyć. Wzmożeniu i ekscytacji dotyczącej debiuty Wembanyamy. Ale tak jak tu trener powiedział, ja obejrzałem wszystkie te przedsezonowe mecze San Antonio Spurs, więc widziałem go 4 razy. I on w tych meczach, w każdych miał swoje momenty, czyli te takie 4-5 minut, 3-4 akcje, w których pokazywał rzeczy pod hasłem wow. I dzisiaj miał to w czwartej kwarcie, natomiast 3 pierwsze kwarty to było duże rozczarowanie. Natomiast im dłużej o tym meczu myślę, to tak mi się wydaje, że to rozczarowanie można wytłumaczyć od innej strony. San Antonio Spurs jeszcze nie potrafi z Wembanyamą dobrze grać, bo mam wrażenie, że tu nawet nie chodzi o to, że on w tych pierwszych kwartach grał słabo, bo oczywiście wybijały go z rytmu szybkie faule, on po tych faulach siadał na ławce, to były takie sekwencje fauli, 2 szybkie w trzeciej kwarcie, znowu usiadł. Natomiast on w ogóle, poza tymi 2 trójkami, które trafił w pierwszej połowie, on właściwie nie miał gry.
Nie było akcji, gdzie dostawał gdzieś tam na tyłem do kosza. No może to nie jest jego gra, ale nie, nawet takiej grać. Akcji jak w czwartej kwarcie. Pamiętacie, miał taką akcję, że wybiegł po zasłonach tak, po linii końcowej i trafił z pół dystansu. W pierwszej połowie w ogóle nie widzieliśmy tego typu akcji. Natomiast widzieliśmy jego bieganie do kontry, wyciąganie ręki i domaganie się loba. Raz Sochan miał chyba taką sytuację, że mógł dać mu takie tak zwany outlet pass, czy właśnie przelobować. Baseball kontrę, pass to się nazywało. Rzucić gdzieś w okolice koszkówce. Obręczy. I mam wrażenie, że wrażenie moje, mamy bardzo małą próbkę meczów, o czym pan tutaj mówił, ale boją się podejmować ryzyko dogrywania piłek, których nikomu się nie dogrywa. A Wembanyamy można dograć tą piłkę gdzieś tam na wysokość 2,5 metra. Tego nie było, więc mam wrażenie, przy tym co powiedziałem, że jestem rozczarowany, że on nie był... Nie było gry na niego po prostu, tych pierwszych trzech. Proces wdrażania na pewno z takim zawodnikiem będzie trochę trwał. Ale w meczach kontrolnych było tego więcej. No było oczywiście... I tych outletów było dużo więcej, bo on szczególnie w pierwszym meczu przedsezonowym biegał od razu do kontry, nawet nie zastawiał swojego zawodnika, tylko biegł i mu puszczali te outlety i faktycznie zdobył z tych akcji pewnie z 10 punktów. Ale outlet to jeszcze jest wyprzedaż, wiesz. Tak, no tak, tak, tak. Także chodzi o długie podanie spod kosza pod drugi kosz, tak, żeby dokładne. Żeby boomersi rozumieli, o co chodzi. Dokładnie. Ale wiedzą. To też jest tak, że liga się go będzie uczyć, bo to nie jest tylko tak, że Wembanyama będzie tu pokazywał wszystko co najlepsze, tylko wszyscy się przystosowują. Zauważcie, że dzisiaj co pokazał w meczach kontrolnych, te bloki przy rzutach za 3 punkty, bloki przy rzutach z pół dystansu, prawda? Szczególnie przeciwko Warriors w tym meczu kontrolnym. Dzisiaj tego nie było, tam Irvinga, taki lekki blok w pierwszej akcji, potem tego nie było. A tu ciekawostka, pewnie widzieliście na Twitterze fragment treningu Dallas Mavericks przed kilku dni. Trzyma takie dwie, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie... Przedłużenia rąk. Przedłużenia rąk i pokazuje, że trzeba rzucać lobem, nie? Także drużyny będą też jakby pamiętać, jaki on ma zasięg i będą po prostu unikać. Wielokrotnie dzisiaj tego bloku próbował, ale faktycznie bezskutecznie, ale było widać. Ale pierwszej akcji Dallas Mavericks zablokował. Ale potem nawet w tych rzutach takich 3-punktowych, tak jak w pre-sezonie chociażby Andrea Wigginsa złapał w ten sposób. No to... I Klaya Thompsona w jednym meczu. Dużo było takich prób, że było widać, że to jest kompletnie nienaturalne do tej pory. Nie widzieliśmy takich obrazków wcześniej w NBA, ale no akurat udawało się zawodnikom Dallas Mavericks gdzieś to omijać, chociaż też z trafianiem przy próbach chociażby bloku też często to był problem. Mimo wszystko jednak no, też bym się przychylał, te 3 pierwsze kwarty, zwłaszcza to jednak duże rozczarowanie, no bo problem z faulami to jedno, to wychodzi pewien takie małe doświadczenie jednak, no 19-latek, presja ogromna, pierwszy mecz w NBA, nie w pre-sezonie, gdzie też temperatura jest oczywiście meczu inna, tylko już w tej prawdziwej, ale też trochę rzucało mi się w oczy na początku zwłaszcza, że te pierwsze 2 kwarty to tak trochę taki Aleksiej Pokusewski z Oklahomy, że sobie stanie tylko na skrzydle za 3 punkty, 2 razy trafił, ale nie było żadnych wejść pod kosz, prób wsadów, jakiegoś mijania. A gdy były, to nie dostawał tam piłki po prostu. To co Łukasz powiedział, że jednak obrona po tych doświadczeniach z pre-season, że on jednak gra świetnie jeden na jednego, że jak jest dobiegnięcie obrońcy z pomocy, to on bez problemu mija, czyli mija po tym close-aucie tak zwanym, czyli dobiegnięciu z pomocy do obrony. Jeżeli gracz nie zdąży przyjąć pozycję, to natychmiast w tempo jest mijany. I to już trzeba przyznać, że Jason Kidd dobrze przygotował zespół pod tym względem przeciwko San Antonio. Ale to nie był główny powód przegranej moim zdaniem, słabszy występ Wembanyamy w tym meczu. Ale jeżeli was to interesuje, to mogę powiedzieć swój pogląd. No jasne. Otóż według mnie jednak zadecydowało doświadczenie graczy. Doncic, Irving i Grant Williams. Ta trójka po prostu pokazała, że w tę ligę znają już, a ci młodzi Sochan, Wembanyama, czy nawet Jones i Johnson, to ciągle są jeszcze, czy Vassell, to są jeszcze są, znaczy, te dwie straty w końcówce. Najpierw Jeremiego, a potem Johnsona. No, z remisu zrobiło się 6 punktów i do widzenia. Tak? Tak, i jeszcze właśnie ten wjazd mocny pod kosz Johnsona, no nie odwiedzano faulu. Zamiast wyjść spod kosza, gdy zebrał piłkę po swoim rzucie, no to on próbował jeszcze dobijać. I on zgubił. No i on zgubił po prostu, więc faktycznie no, dużo strat miało San Antonio i to był problem. A tak jak trener powiedział, no doświadczenie Kyriego Irvinga i przede wszystkim Luki Doncicia w końcówce no, zaważyło. Kyrie Irving miał no, średnie zawody, żeby nie powiedzieć słabe, do czwartej kwarty, a skończył z 22 albo 24
4 punktami. No, także... bo to jest gracz, który zdobywa punkty dokładnie w końcówce, kiedy trzeba. Właśnie to jest doświadczenie. To czego nie ma jeszcze San Antonio. Greg Popowicz powiedział, że dwóch przyszłych członków Galerii Sław ograło najmłodszą drużyną w lidze, tak? No. Ona nie jest, jest najmłodsza. Teraz jest najmłodsza, tak, 24 tak, lata średnia. Tak, bo tak. Myślałem, że jest Oklahoma, ale Oklahoma jest dopiero trzecia. Oklahoma w zeszłym sezonie była najmłodsza. 24-1, teraz... a nie, najmłodszy jest, są Blazers, 23-9. A San Antonio ma 24 i potem jest Oklahoma 24-1, więc różnice między nimi są znikome. No w Spurs ciężko szukać nawet na ławce tak naprawdę takich typowo doświadczonych zawodników, którzy jakoś byłyby... No Chedi Osman, wiesz, powiedzmy. Doug McDermott. Ale i Osman, McDermott jeszcze zrobią swoje dla tego zespołu. Dlatego, ja jestem fanem Chedi'ego Osmana. Da, jest fajny z czasów europejskich, jak grał w Europie. Tak. Zawodnik. Kończąc mowę temat powoli Wembanyamy, spodziewacie się, że w kolejnych meczach też to tak będzie wyglądało, że on będzie miał takie przebłyski właśnie jak w tym pre-sezonie, jak w tym pierwszym meczu? I na ile też może wpływ samego przeciwnika tutaj miał znaczenie? Bo my sobie wczoraj rozmawialiśmy właśnie chyba poza anteną, że Dallas jest takim rywalem, gdzie no pod koszem nie ma tam zbytnio dużego potencjału. A jak się nazywa ten debiutant? Derek Lively. I on był najlepszym debiutantem. Tak. Nawet padło takie zdanie w ESPN, chyba Richard Jefferson zapytał JJ Redicka, czy nadal wziąłby, gdyby zrobili redraft, czy nadal wziąłby Wembanyamę ponad Lively. Bardzo się śmiałem. Tu mamy statystykę, która też pokazuje świetnie to, jak ten zawodnik właśnie zagrał, bo to oprócz tego, że to były bardzo dobre liczby jak dla rookie, to jeszcze w meczu otwierającym sezon. Czyli jak rozumiem, ta statystyka nie bierze pod uwagę spotkań takich, gdy ten zawodnik rookie opuszcza pierwsze 3 mecze sezonu i gra tam w czwartym, a wiemy, że te pierwsze mecze sezonu są bardzo ważne, bo potem każdy kolejny już jest jednym z wielu, no ale jednak po tak długiej przerwie w tych spotkaniach pierwszych, no to kibice jednak czekają na to, żeby zespoły się zaprezentowały jak najlepiej. Aczkolwiek chodziło mi też o to, że przeciwnikiem jego był Grant Williams takim bezpośrednim, bo to on za niego odpowiadał, a to jest no, jeden z lepszych speców w NBA, jeżeli chodzi o defensywę, doświadczony, no i widać było, że to ten zaszedł za skórę, jeżeli chodzi o to granie jeden na jeden z Wembanyamą. Jak czego się spodziewacie po Francuzie w tych kolejnych gdzieś najbliższych meczach? Ja myślę, że to jest jeszcze kwestia, że musi rozpoznać przede wszystkim Greg Popovich, jak go w tej grze ustawiać. Czy bliżej kosza, czy dalej trzymać go na obwodzie generalnie jak najdalej od kosza, żeby wykorzystał te swoje nieprzeciętne talent i umiejętności już, prawda? Więc to będzie się rozwijać. To jest, obserwowanie tego zespołu to jest jedna z najciekawszych rzeczy w tym sezonie NBA zasadniczym. No nie tylko ze względu na Jeremy'ego Sochana, ale właśnie ze względu na Wembanyamę i jak ten młody zespół sobie będzie radził dalej. Bo to jest... ale nie jestem w stanie w tej chwili zdiagnozować jego rozwoju. Bo to jest za wcześnie. Zwykle, tak jak powiedziałem na samym początku, czekam te 3 miesiące pierwsze na to, żeby ocenić tych debiutantów. Najczęściej, bardzo często oni nie doczekają tych trzech miesięcy, bo ulegają kontuzjom. Tak? Conaton czy Conaton, jak się nazywa ten z Detroit? Cunningham. Zawsze mylę z Conatonem z Milwaukee. No ale to jest bardzo ciekawa historia, jak ten człowiek się będzie rozwijał, bo już słyszę takie głosy, że to jest teraz, przychodzi era, jeszcze jedno zdanie, przychodzi era wysokich graczy. Wembanyama, Porzingis świetnie wyszkolonych i wszechstronnych, że tak, wszystko tak, potrafią. Tak. Porzingis i ten chłopak z Oklahomy. Także to jest pierwszy raz chyba w NBA z takich trzech wielkoludów tak fantastycznie, mających tak fantastyczne umiejętności, motoryk do okazji. To ja już skończyłem. Mhm. Jak panowie oceniacie, w sensie jak prognozujecie, co się z Wembanyamą na przestrzeni tych kilku spotkań najbliższych? Czy warto włączać Spurs dalej, żeby w tych kilku meczach? Nie mówię o tym, co będzie za 3 miesiące też, czy za pół roku, no bo to wiadomo, że to będzie wszystko następować, ale czy w ciągu najbliższych, nie wiem, 5 meczów zobaczymy taki przebłysk naprawdę, że będzie linijka typu tam 32-15 powiedzmy i taki statement, że... Ja się nie zdziwię, z 15 może nie, bo on nie zbiera za dobrze. Miał 5 zbiórek przy takim wzroście, to tak, nie jest imponujące w ogóle. Na tą deskę też nie idzie, no, przez to, że on biegnie do przodu od razu i z obwodu, więc to musi zdecydowanie poprawić, ale może po prostu taki jest plan na niego na początek sezonu, żeby go oszczędzać, po prostu, żeby to wear and tear, teraz nie wiem, jak to przetłumaczyć, ale żeby ta eksploatacja nie była tak mocna na samym początku sezonu, żeby on nie złapał właśnie jakiejś głupiej kontuzji przy starciu z kimś silniejszym na zbiórce.
Więc 15 zbiórek może nie, ale myślę, że 30 punktów spokojnie możemy zobaczyć, bo w preseason rzucał już ponad 20, a grał średnio 20 minut na mecz, także... Dzisiaj zagrał 21. No właśnie. Tak? Ale można powiedzieć, że faule, gdyby nie te faule, to tak, byłoby tego tak, więcej. Tak. Ja nie spodziewam się może 30 i takich osiągów, ale spodziewam się, że za dwa dni z Houston Rockets zagra lepiej. Ja, mi się wydaje, że w ogóle ta czwarta kwarta to było takie mikro przełamanie. O przełamaniach mówimy w skali sezonu czy kilku tygodni, ale nawet w skali jednego meczu. No, ta pierwsza połowa do zapomnienia. Czwarta kwarta naprawdę to jest coś, na czym można było zbudować. Pokazał i punkty z kontry, i to była trójka, to był rzut z pół dystansu i to był chyba stat z powietrza po podaniu Wasela, prawda? Tak, tak. Więc tak, to tak. Był 9 punktów kompletnie różnymi akcjami. Jakby drużyna też, jak czytałem wypowiedzi, dała do zrozumienia, że musi więcej go wykorzystywać. On sam zobaczył, że może robić coś więcej niż tylko rzucać z dystansu, więc spodziewam się, że już przeciwko Houston Rockets to będzie mecz na poziomie 20 punktów, 4 bloków. Mhm. Bo tak jak Eryk mówi, on nie jest zawodnikiem zbierającym. On powiedział takie fajne zdanie, że jak się go pytali, czy ta fizyczność nie będzie problemem, że szybkość bije przygotowanie fizyczne, jakoś nie pamiętam dokładnie. Siłę. Siłę, tak. Pokonuje siłę. Od siły, tak. Natomiast no, na razie mam wrażenie, że on z tego względu, że biega do kontry, to raz, ale w ogóle nie ma takiego podejścia do walki pod koszem. Zach Collins jest tym graczem, który tam ma zbierać, bić się pod obręczą, a Wembanyama jest tak trochę z boku tej walki o zbiórki. Mimo wzrostu to jednak nie nietypowo przy tym centrze faktycznie, tylko no i te próby blokowania faktycznie rzutów z dystansu powodują, że się oddala od tego kosza automatycznie, więc nie ma go po prostu... Jedno zdanie tylko dodam tego, co powiedział Łukasz, że cechą podstawową, jeżeli chodzi o motorykę w koszykówce, to jest połączenie siły z prędkością, z szybkością. To są te dwa najważniejsze elementy, które się w przygotowaniu motorycznym sporo czasu w okresie przygotowawczym poświęca. Więc on jeszcze tej siły nie ma, bo jeszcze nie ma takich mięśni po prostu. I no zobaczymy. Ja będę obserwował bardzo, bardzo uważnie tego chłopca, bo to jest naprawdę sama przyjemność patrzenia na to, jak on się rusza. Fascynujący tak. Zawodnik. Przejdziemy sobie do Jeremiego Sochana zaraz, jeszcze kontynuując wątek tego meczu, ale mały przerywnik, panie trenerze, mam bardzo ciekawe pytanie na czacie. Eryk już chyba też je widzi. Mateusz pyta. Cześć, z ciekawości, gdyby trener Noculak miał możliwość bycia head coachem dowolnego zespołu NBA, to który byłby jego wyborem? Który zespół? Tak. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale... Ja bym wybrał Nowy Jork, bo uwielbiam. No, witam, no i witam. Bo tam jest tyle rzezu, że po prostu bym siedział po meczach i po treningach. Jakbym miał obstawiać odpowiedź, to właśnie taką bym. Village Vanguard, Blue Note i tam te wszystkie kluby byłyby obsadzane. Myślę, że jest to odpowiedź, która zaskoczyła wielu, jej jakby argumentacja zaskoczyła wielu widzów, więc, ale faktycznie bardzo ciekawe pytanie. Ciekawe, jakby pan sobie poradził tam z Nowym Jorkiem. Łupi Goldberg sobie kiedyś poradziła świetnie, to myślę, że trener Noculak na pewno by sobie poradził. Czy jakiś krok do przodu by ta drużyna pod pana okiem w końcu... Znaczy grałaby na pewno lepiej w ataku niż obecnie, bo obecny coach jest taki dosyć surowy w tym względzie. Tak. Bardziej nastawiony na obronę, a poza tym nie lubi eksperymentów za bardzo, więc... Dobra, zostawmy. Konserwatysta tam zdecydowanie na ławce. Zobaczmy sobie statystyki w takim razie Jeremiego Sochana i przejdźmy do jego wątku, bo ja też gdzieś tak napisałem chyba Mateuszowi Babierzowi, chyba na Twitterze odpisałem, że wstałem po to, żeby obejrzeć debiut Wembanyamy i przy okazji dobry mecz Sochana, czy po prostu mecz Sochana, a wyszło, że zobaczyłem mecz Sochana i przy okazji debiut Wembanyamy, bo tak to się długo jednak zapowiadało. Całkiem solidne zawody, myślę, jeżeli chodzi o jego występ też w tej nowej roli. Jak wam się spodobał na tej pozycji rozgrywającego, czyli coś, o czym tak naprawdę rok temu, jeszcze przed startem ligi po drafcie, to w ogóle nie zakładaliśmy, że go będziemy w takiej wersji oglądać. Łukasz, teraz ty, bo ja nie chcę zawsze za pierwszy zabierać. Ja bym powiedział tak, że jak zobaczyłem tą linijkę statystyczną, którą widzimy, no punkty to tam, jak się ogląda mecz, to się liczy, tak? To się mniej więcej wie, ale zbiórki, asysty, to byłem zaskoczony, że aż tyle. Mhm. Tyle asyst. Tak. I zbiórek. Bo generalnie dla mnie Sochan w tym meczu był mniej widoczny, niż wskazują te statystyki. Uważam, że zagrał poprawnie. To nie były jakieś wielkie zawody. To nie było tak, że jest wiodącym zawodnikiem San Antonio Spurs, bo za takiego uważam Vasela. On był w tym meczu najlepszy. Na Wembanyamę patrzyliśmy. Zach Collins, moim zdaniem, kapitalną robotę pod koszem wykonywał. Nie trafił 4 trójek, poza tym wszystko trafił. Zbiórki, asysty, bloki, to wszystko było. Natomiast Sochan w swoim eksperymencie, bo ja to tak to nazywam i przywiązuję się do słów Grega Popowicza, który kazał cudzysłów stawiać
przysłowie rozgrywający. Powiedziałbym, że to się... opowiem tak. Jedną różnicę zauważyłem między tym, co było w preseason, a teraz. W preseason próbowali z nim grać tak, że oddawał piłkę, wbiegał pod kosz i wykorzystywał różnicę wzrostu i grał tyłem do kosza. Tu tego nie było, bo czasami był przy nim Luka Doncic, wielki cwaniak, ale też prawie równy wzrostem. Natomiast więcej było gry jeden na jednego do kosza. I to było bardzo pozytywne, że podejmuje tą grę i próbuje sobie kreować akcję, natomiast no pudłował. Miał 2 na 8 za 2. I to wiele rzutów było spudowanych spod samej obręczy, po wejściu, gdzie tam rzut niedociągnięty i tak dalej. Gdyby on, gdyby Sochan miał skuteczność 4 na 8, miał 17 punktów, powiedziałbym, że zagrał dobry, łamany, bardzo dobry mecz. No, dobry plus nawet. Tak, a tutaj uważam, że zagrał... zagrał solidnie. Tak, tak bardziej na plus niż na minus na pewno. Tak, to bez dyskusji. Ale jak nie było jakiegoś takiego wow, nie zostałem zauroczony, nie została mi w głowie żadna akcja jego, że zrobił coś ekstra. Natomiast no, był strasznie ćwiczony w obronie przez Lukę Doncicia. I to też oczywiście trzeba wziąć cudzysłów, bo mówimy o jednym z najlepszych graczy świata, który ćwiczył jednego z najmłodszych graczy NBA, ale to było widoczne, że po prostu Luka Doncic, przy tym Sochan z taką werwą tam podskakiwał do niego, starał się, było go pełno, przeciskał się po zasłonach, natomiast Doncic z tym swoim odpowiednim zwolnieniem, z cwaniactwem, tam było parę takich akcji, że Sochan skacze czy broni, Doncic trafia i ten uśmieszek się pojawiał, nie? Tak. Znaczy, krycie Doncicia to jest w ogóle bardzo trudna rzecz z wielu względów, o które wymieniłeś, on gra w... Użyję takiego słowa, którego jeszcze nigdy nie używałem, ale teraz mi przyszedł do głowy. W przeciwrytmie. Tak jak kiedyś Dejna grał, prowadził piłkę. Nikt nie potrafił odebrać piłki. Najwolniejszemu, najmniej sprawnemu rozgrywającemu w piłce nożnej w tamtej ery. I on to wszystko robił z takim opóźnieniem, że obrońca szedł już w lewo, a on tymczasem został w tym samym miejscu i szedł w prawo. To samo ma Doncic. Podobny jest pod tym względem. No i świetnie korzysta z zasłon. Jeremy na tych zasłonach nie miał szans. A nawet pobiegł przeciwko Doncicowi pod zasłoną, czyli za zasłoną. To jest błąd już. To już jest kardynalny błąd przy Doncicu. Ale ja chciałbym właśnie dodać do tego, co mówił Łukasz, że występ dobry. Może z lekkim minusem, ze względu na to, nie pokazali się w tych statystykach trzy straty i ta kluczowa moim zdaniem przy remisie, no, tak, w końcówce. Tak. Więc to było słabe. Skuteczność też za dwa, bo zatrzymiał całkiem przyzwoitą. Tak. No 50%. Tak. To co bym chciałem, już gdzieś to powiedziałem, ale to powtórzę, że podoba mi się w grze Sochana, on musiał w wakacje poświęcić sporo czasu na technikę kozowania, mówiąc tak najgłębiej. Nie boi się w ogóle. Słuchajcie, on prowadzi grę twarzą, z piłką twarzą do ataku, tak jak powinno być. A obejrzyjcie wszystkich polskich rozgrywających. Tyłem. Bokiem albo tyłem. I widzą 1/4 boiska, a Sochan widzi wszystko. Więc przy tym, jak on to wszystko poprawi, te wszystkie elementy właśnie kozowania, decyzyjność ma bardzo dobrą, to jego umiejętność podań będzie w zasadzie. 8 asyst to jest fantastyczny wynik, umówmy się. 5 asyst, ale 8 zbiórek. Ale no tak jak trener powiedział, i to też nie było tak, że on wyprowadzał tę piłkę przodem do kosza, będąc krytym od połowy. No nie, on był przez Josha Greena chociażby kryty na full korcie po prostu, więc tym bardziej jest to imponujące i na pewno trenował nad tym kozłem. Mamy przy okazji statystykę, czyli taką grafikę od Maćka Staszewskiego, znanego jako Wooden, na Twitterze napisał, wypisał zawodników, którzy są spoza Stanów Zjednoczonych i zaczęli ten sezon jako starterzy na pozycji rozgrywających w NBA. No i to też pokazuje, że nie ma za dużo takich zawodników i jest naprawdę duże jakby zaufanie jakby do nich, że to są naprawdę duże nazwiska. No i Jeremy Sochan wśród nich, no nikt by się nie spodziewał, że jako drugorocznik jakby w tak ważnej organizacji będzie pełnił tę rolę. Obstawiacie, że on wytrzyma na tej pozycji przez jakiś dłuższy czas, że ten eksperyment się uda? Nie wiem, no ciężko pytać o koniec sezonu, bo to bardzo odległy scenariusz, ale chociażby, nie wiem, następne jakieś miesiące, 2-3, czy jednak ten eksperyment zostanie za jakiś czas, za kilka tygodni zakończony? Mowa nie o niepowodzeniem, ale po prostu jednak będzie szukał Greg Popowicz jakiegoś innego pomysłu. Uważam, że on będzie grał jako rozgrywający, tak przypuszczam. Jest drugi pod względem wzrostu, bo Ben Simmons jest wyższy od niego. Ma 2,8, a Jeremy ma 2,3, tak liczą 2,5 powiedzmy. Więc to jest myślę, że ja nie rozmawiałem oczywiście z Popowiczem na ten temat, ani z nikim ze sztabu. Dlaczego go ustawił na tej pozycji? To wynika z jego wcześniejszych wypowiedzi z drugiego sezonu, że Jeremy się niczego nie boi.
I to jest, że ma odwagę, że jest otwarty na różne rozwiązania, choćby ten rzut jedną ręką z rzutów wolnych. To on to zaakceptował i to robi, a dopóki się nie poprawi przy normalnym rzucie, załóżmy. I to ja myślę, że Popowicz powierzył mu tę funkcję też z tego względu, że nie chciał najlepszy wybór z ubiegłego roku posadzić na ławce. Znaczy gracza z najlepszym wyborze z ubiegłego roku posadzić na ławce, bo gdyby wstawił tam Jonesa to jako rozgrywającego podstawowego, to musiałby Sochana posadzić. No albo Johnsona, tak? To znaczy... A Keldona Johnsona, swojego ulubieńca w życiu. Ale też mi się tak wydaje. 22 punkty na mecz miał w zeszłym sezonie. To ciężko posadzić takiego gościa. No. Tak, macie rację. No i wybrał go do Igrzysk Olimpijskich, pamiętajcie. Mm-hmm. Ale cofnę się jeszcze do tego, co pan trener powiedział, bo ja też się na tym zastanawiałem, jakie mogą być powody, dla których Sochan jest ustawiony jako jedynka, bo dla mnie... Ja nie widzę u niego umiejętności rozgrywającego. To jest gracz, który przeprowadza piłkę i umie ją rozegrać, ale to jest coś mniej niż rozgrywający. To znaczy on po prostu nie jest zawodnikiem, nie jest kreatorem. Nie ma tego genu. Nie jest już abstrahując od tego, że San Antonio nie gra pick and rolli albo gra ich bardzo niewiele, to ja nie widziałem akcji, w których Sochan gra... Dobra, widziałem z Charlesem Bassayem chyba w którymś sparingu zagrali i było odrzutko, coś wyszło, ale to nie jest jego gra. I teraz tak, zastanawiam się, dlaczego właściwie Jones nie rozgrywa, który dzisiaj zagrał bardzo przyzwoity mecz. Właściwie może nawet lepszy niż Sochan. 16 punktów, 5 zbiórek, 6 asyst, to była dobra gra. Jak to sobie analizowałem i te wszystkie wypowiedzi, to moim zdaniem tu jest powód defensywny. To znaczy Popowicz, wstawiając Sochana do pierwszej piątki, ma bardzo wysoką piątkę, ma, tak jak oni mówi, być może najlepszego w drużynie obrońcę na obwodzie, który może przejmować wszystko, switchować i na przykład z Doncicem, czyli z Irvingiem też grać. Ta piątka jest ogromna, bo to jest 2,24, 2,11 Collinsa, 2,4 powiedzmy Sochana, 196 Vassella i Johnsona. Więc moim zdaniem ten eksperyment ma podłoże defensywne, a atak jest w pewnym sensie drugorzędny, że tam nie ma jakichś ogromnych wymagań w stosunku do Sochana. To jest moja teoria, bo z Gregiem Popowiczem też nie rozmawiałem, więc ale nie miałem okazji zapytać. To ma jeszcze swoje uzasadnienie takie również, że dzisiejsza wizja rozgrywających jest inna niż niegdysiejsza. Mhm. Że oni tak naprawdę... Pamiętacie, jak podchodził do tego Phil Jackson? Nie miał nigdy lasowego rozgrywającego. Ron Harper, tak? No. Ron Harper. No, to Derek Fisher. Tak, no Derek Fisher akurat to miał rozmiar rozgrywającego, ale Ron Harper jest najlepszym przykładem. Facet też pod 2 metry i jego zadaniem było przeprowadzenie piłki na drugą stronę, żeby grać te słynne trójkąty w ataku. Więc tutaj myślę, że to też może mieć jakieś swoje znaczenie, ale... Nie no, koszykówka się zmienia i też się odchodzi od takich typowych rozgrywających, tak jak właśnie mówicie. Teraz ważne jest mieć playmakera. I okej, i zgadzam się też, że Jeremy nie jest takim playmakerem, bo faktycznie on nie gra pick and rolli, on przeprowadza piłkę na połowę atakującą i podaje handoffem do kogoś. Uruchamia atak. Tak. Daje piłkę do Vassella, no i to jest spoko. To samo robił Scottie Barnes chociażby w Toronto. No a takie Phoenix Suns chociażby też gra bez rozgrywającego. Tak. Devin Booker jest playmakerem, nie jest rozgrywającym, jest playmakerem, więc... Tak. Mhm. No, odpowiedzieliśmy akurat tutaj wszyscy na pytanie Michała, który też pytał, nie zdążyłem tego pytania tutaj przytoczyć, albo nawet to nie było pytanie, tylko komentarz na Twitterze. Porozmawiajcie o tym, że nie ma zaskoczenia w tym, że drużyna lepiej wygląda z rozgrywającym, Trey Jones na parkiecie, niż bez niego. Gra jest szybsza, bardziej płynna i urozmaicona. No i faktycznie wiadomo, jeżeli oni obaj byli na parkiecie, to wiadomo, że obowiązki tego rozgrywającego wtedy pełnił Trey Jones, no ale tu jest odpowiedź właśnie z tą defensywą, że jakby przez to, że ma Sochana na parkiecie Greg Popowicz, no to na tej pozycji jedynki, no to potem w defensywie to wygląda po prostu lepiej. Ma zawodnika, który jest w stanie tak naprawdę każdego tam pokryć i to wszystko załatać. Ja tak sobie to czytam, jeszcze tylko dodam, że czytam też gazety San Antonio, świetnych kilku beatwriterów mają Spurs. Oni tam przywołali taki termin, na czym polega system, czy też gra w ataku San Antonio. Grab and go. W tym sensie, że kto złapie piłkę, czyli zbierz i podaj. Piłkę, i idź. Albo idź z tą piłką. I pobiegnij. Dzisiaj też było tak, że Wembanyama przecież przeprowadzał piłkę po zbiórce, czy tam po udanej obronie. Vassell może to robić, Johnson może to robić, właściwie wszyscy poza Collinsem mogą to robić i inicjować ten atak. Tak jest. Gra jest zespołowa, jest potem mnóstwo podań. Faktycznie, Mateusz Babę jeszcze tydzień temu mówił, że który no, się zna na San Antonio, jak mało kto by śledził 2 lata ten zespół, bo tam nie ma tak naprawdę. Nawet Tony Parker miał stosunkowo niskie liczby asyst na mecz.
mecz, jak niższe niż byśmy mogli podejrzewać, tak sobie przypominamy jego grę, bo faktycznie jest tam po prostu większa odpowiedzialność za piłkę u wszystkich zawodników. Dobrze, kończymy temat, myślę, San Antonio Spurs, bo to jednak pół odcinka minęło, a tych meczów było trochę więcej. Myślę, że warto zająć się chociażby tymi hitami z pierwszej nocy, no bo też wszyscy czekali na otwarcie sezonu, a tym było spotkanie Denver Nuggets, Los Angeles Lakers, więc jakby pewnie mnóstwo osób też to spotkanie oglądało. Zakończone zwycięstwem Denver Nuggets. Zaraz sobie jeszcze porozmawiamy o Denver, ale najpierw o Lakers, bo chciałbym jednak dać chwilę czasu na ewentualną odpowiedź, bo przygotowaliśmy taką małą zagadkę. W zasadzie mówię, ja przygotowałem, bo Eric też na przykład nie jest w to zaangażowany, więc na czacie będziecie mogli odpowiadać. Teraz mi się coś tu wyłączyło. Możemy sobie zobaczyć. LeBron James zaczął swój 21. sezon na parkietach NBA. Jest 6. zawodnikiem, który tego dokonał. Vince Carter jest jedynym, który ma 22 takie sezony. Jest jeszcze 4 zawodników, którzy też tego dokonali. To już są zawodnicy nieaktywni, którzy zakończyli karierę, więc LeBron ewentualnie ma szansę ich tutaj prześcignąć. Oczywiście to jest tylko jeden mecz w tym 21. sezonie póki co, ale no jakby już jest to zaliczone jako ten 21. sezon, więc zapraszam na czacie najpierw, zanim tutaj zabierzemy głos w studiu, zaraz sobie do tego wrócimy, zobaczymy, czy tu podchwycicie bez sprawdzania oczywiście nigdzie, czy jesteście w stanie kogoś tutaj wymienić. A teraz możemy zobaczyć statystyki inne LeBron Jamesa, jeżeli chodzi o jego minuty na mecz w całej jego karierze, dystansie całej kariery, sezon po sezonie. Jest tego dosyć dużo, ale no widać jasno, że są to liczby powyżej 30 minut, a często grubo powyżej 35, a nawet 40 jeszcze dawno, dawno temu. Tymczasem teraz LeBron James 29 minut przeciwko Denver Nuggets. I zaraz też jak tutaj się wczytamy w tą grafikę, to zobaczymy kolejną z jego cytatem, co on o tym myśli. No bo wydaje się, że to jest taki plan na LeBrona Jamesa teraz w tym sezonie. Jak to traktujecie? Czy to jakoś zwiększa, czy zmniejsza szanse Lakers na jakiś sukces, na dobry wynik? Bo no, pokazuje to, że faktycznie no, nic dziwnego. No, 38, a za chwilę 39-letni LeBron no, nie będzie w stanie po prostu tyle tych minut rozgrywać. Ale jest to jednak niespodzianka, coś czego NBA nie widziała, że masz w składzie LeBrona Jamesa i wykorzystujesz go w tak małej liczbie minut, no w zmniejszonej o jednak o te kilka, jest to znaczna różnica. Ja myślę, że biologia tutaj rządzi. I sztab szkoleniowy uznał, że trzeba, żeby mieć pożytek, bo oni zakładają jednak grę o tytuł na pewno, Lakers. Więc żeby mieć pożytek z LeBrona w większości meczów sezonu zasadniczego, a potem szczególnie w playoffie, to trzeba go teraz chronić, mówiąc wprost. I to dla mnie nie jest zdziwienie, że tak postępują. Mnie zaskoczyła jedna rzecz. Powiem wam, że byłem zdumiony w tym meczu z Denver, że on chyba zrobił 5 albo 6 rajdów od kosza do kosza. I to... Ona ma dokładnie 39 lat. 39 skończy w grudniu. I to z mojego doświadczenia trenerskiego wiem i z własnego, że z wiekiem po prostu... nogi nie pozwalają na grę jeden na jednego pod kosz, wchodzenie pod kosz, bo tam są ogromne obciążenia na kolana, kręgosłup też, ale przede wszystkim na kolana. I gracze, i wiem to też 3x3, że moi gracze starsi przez pierwsze 5 minut jeszcze grali jeden na jednego, a w drugich 5 minutach już mniej. Nie tylko dlatego, że byli może nie najlepiej przygotowani, bo nie mieliśmy specjalnych okresów przygotowawczych, ale dlatego, że po prostu mięśnie nie niosą, mówiąc bardzo potocznie. W związku z tym mnie to zaimponowało i on jest świetnie przygotowany do tego sezonu na podstawie tego meczu, mogę powiedzieć. To tyle, co chciałem powiedzieć, takiego, to co wychwyciłem z meczu z Denver. Ja się zgadzam z trenerem, że biologia tutaj jest absolutnie kluczowa, ale odpowiadając na drugą część twojego pytania, jak to wpłynie na grę Lakers? To znaczy, ja myślę, że Lakers przez to przegrają trochę więcej meczów w sezonie zasadniczym, ale z pełną świadomością, że tak może się wydarzyć, po to, żeby uderzyć w playoff i wtedy tak mieć LeBrona zdrowego, w formie i już na te 35-40 minut. Nie upewniłem się, ale masz statystykę, możesz sprawdzić. Tak, chyba był plus 7 LeBron. Tak, plus 7 dokładnie. I to jest ciekawe, prawda? Grał 29 minut w meczu z mistrzem i faworytem do tytułu. Z nim byli lepsi o 7 punktów. Od najlepszej piątki w NBA. Uznawana jest za taką. I tam jeszcze bodaj 4-5 minut przed końcem było blisko remisu. Jeszcze tak, można tak, było tak. Walczyć 3 punkty chodzili. Do 3 punktów doszło. No, więc w tym meczu LeBron pokazał naprawdę kawał dobrej gry.
Te wejścia, nawet jeśli nie są kończone wsadami, bo nie są, bo to już są lejapy, ale to jest okej, okay. To znaczy jakby... Przebiegi całe boisko, mają 30 lat z piłką. Dlatego też uważam, że mimo te statystyki nie było jakieś rewelacyjne jego w tym spotkaniu, prawda? Ale zagrał bardzo dobry mecz. No ale niewątpliwie bez niego Lakers są słabsi, tym bardziej, że Anthony Davis w pierwszej połowie świetny, w drugiej połowie zniknął. 17 punktów w pierwszej, 0 w drugiej. No właśnie. 0 na 6 z gry. No właśnie, więc jakby... Tu jestem okej z tym planem Lakers, ale zresztą chyba to LeBron James powiedział, że to teraz jest drużyna Davisa. Był taki cytat kilka dni temu pod koniec sezonu przygotowawczego, no więc on to musi przede wszystkim pokazać i udowodnić. No. Ja wiem, że musi pompować Davisa, ja nigdy nie rozmawiałem z Davisem, ale go uważnie obserwowałem. Musi pompować tego Davisa, bo on jest... No, gość, miękki jest, no. No miękki to jest delikatnie powiedziane. Chciałem powiedzieć, użyć słowa jednego z polityków, ale brzydzę się polityką w tym wydaniu, to zostawię sobie to. W każdym razie buduje psychikę najlepszego teoretycznie gracza tej drużyny, czyli Davisa. Natomiast to, jak on zginął w drugiej połowie, to jest dramat. Nie wiem, jak oni to rozwiążą, ale wiecie, on ma prawdopodobnie jakiś podwyższony próg bólu. Bo ja nie rozumiem, że jak go ktoś lekko tam z tyłu próbuje zablokować i ręka mu się ześliznie z piłki na jego głowę delikatnie, to on już się łapie za głowę, jakby dostał toporem co najmniej. Więc on może mieć problem właśnie tego typu, że on jest bardzo delikatny taki, ale to już go dewagacja. No w kwestii Davisa tak naprawdę się póki co nic nie zmienia. Jest to zawodnik, który jak będzie grał na swoim najwyższym poziomie i będzie zdrowy, to jest liderem jednej z najlepszych drużyn w NBA automatycznie. Ale świetnie zaczął ten mecz. No tak. Jeżeli by to utrzymał, to by tak było. No a finalnie się okazało, że w drugiej połowie jakby no 0 na 6 kompletna klapa i wracamy tak naprawdę do takiego typowego Anthony'ego Davisa. Mamy kilka odpowiedzi na to pytanie. Eryk, ci zapomniałem powiedzieć, żebyś nie czytał czatu. Bo znaczy, ale ja i tak znałem odpowiedź na to pytanie. Znałeś, wszystkie znałeś, tak? No, myślę, że tak, bo widziałem statystykę o punktach na mecz tych zawodników w tych sezonach 21 właśnie. Mamy jakichś chętnych, żeby kogoś... Ja nie mam pojęcia. W ogóle to... Na pewno Garnet. Tak. Tak jest. Na pewno Robert Parrish. Tak. Mhm. To już jest Dirk Nowicki. Też. Tak. I czwartego nie. To zobaczmy odpowiedź, ale skuteczność bardzo dobra. Widziałem tylko na to, że widziałem tę statystykę. Nie oglądałem go nigdy. Ja czwartego też bym na nie wiedział. Kevin Willis. Przeszedł mi przez głowę, ale myślałem, że krócej grał. Tak, tydzień temu się chyba pojawiło nazwisko Kevina Willisa przy najstarszym ewentualnie zawodniku NBA, gdzie na czacie u nas trwała taka rozmowa. Kilka odpowiedzi pozytywnych tutaj padło, ale ktoś na przykład u Udonisa Haslema też dawał, który akurat do 21 sezonów nie dobrnął. Pograł część w Europie, poza NBA przecież Udonis. Haslem? Tak. Zaczął chyba nawet, zanim trafił do NBA. Tak, on nie zaczynał w NBA, on był w Europie albo no gdzieś, jak to mówią, za morzem. I on też w tej czołówce jakby ma wyjątkowo mało meczów rozegranych w porównaniu do tych innych zawodników, no bo ci wszyscy wymienieni tutaj jednak grali bardzo regularnie i nabijali tą liczbę tych spotkań, a Udonis Haslem wiemy, że ostatnie sezony on to też jednak tych występów zaliczył po prostu mało. Dobrze, przejdźmy na chwilę jeszcze do wygranych z tego spotkania. W różnych programach śniadaniowych często się pozdrawia jakieś grupy zawodowe. Jest coś takiego, że w radiu chociażby można to usłyszeć. My co roku po pierwszej kolejce, w pierwszym odcinku sezonu, już po pierwszych meczach pozdrawiamy wszystkich z przemysłu jubilerskiego, wszystkich, którzy się znają na biżuterii. Może coś tam tutaj skomentują, powiedzą, co myślą o pierścieniach, które teraz możemy właśnie zobaczyć, bo to wszyscy, nawet jak ktoś się na tym kompletnie nie zna, to każdy fan NBA raz do roku jest zmuszony gdzieś się tym zainteresować. Piękne rzeczy. Nie znam się kompletnie na tym, ile te pierścienie są warte, ale prezentują się naprawdę, naprawdę niezwykle. No i Nuggets gdzieś jakby udowodnili to, że są tymi mistrzami. W tym spotkaniu z Lakers panowali nad meczem. Też pytani zawodnicy, chyba Gabe Vincent mówił po meczu, że no oni po prostu byli Denver Nuggets, jakby nic tu innego nie było. Mieli pod kontrolą całe to spotkanie. Nawet jak na chwilę dochodzili wynikiem Lakers do gospodarzy tego spotkania, to i tak potem odskakiwali. No chyba nic nas nie zaskoczyło jakoś bardzo w występie obecnych mistrzów. No Nikola Jokic zagrał fenomenalnie, ale zagrał też na swoim normalnym poziomie. Po cichu zagrał trochę, można tak powiedzieć, bo nie zachwycał. Ja oglądałem, ale wybitny występ. Każdy z was oglądał takie filmiki z wakacji, jak spędzał wakacje. No tak. Nikola Jokic.
Najczęściej z kieliszkiem w ręku, śpiewał sobie w jakichś takich restauracjach, się świetnie bawił. Myślę sobie, jak on zagra w tym debiucie? I w debiucie gość po takich wakacjach robi triple double, to jest podwójną zdobycz, to jest po prostu nieprawdopodobne. On miał w pewnym momencie tylko 6 asyst, już miał... On miał 2 asysty po pierwszej połowie w ogóle. Tak, 6 asyst i gdzieś nie zdąży zrobić tego, tej potrójnej zdobyczy. Potrójnej, podwójnej. No i jednak tego dokonał. No ale ta piątka, słuchajcie, ta piątka naprawdę jest... To jest nieprawdopodobnie silna ekipa. I ten, jak tam świetnie ten KCP się wkomponował. 20 punktów. Jak no, najsłabiej wypadł Porter. Porter Junior i on nie jest takim regularnym graczem, najmniej regularnym z tej piątki. No bo on polega na rzucie jego gra, ale też dał dużo na desce chociażby, bo zebrał 12 tak, piłek. Tak, bardzo, bardzo ważne piłki zbierał też w takim momencie, kiedy tam Lakersi wychodzili. Także ta piątka jest niesamowita. Wszyscy się zastanawiają, mówią, że nie mają rezerw, tak? Bo Bruce Brown, który odszedł, mój ulubiony... A dzisiaj dobre zawody zagrał swoją drogą. 20 parę punktów. Tak, 24. No właśnie, Indiana zdemolowała przeciwnika. Więc to Bruce Brown i Jeff Green, to są ci dwaj, którzy odeszli i wszyscy zastanawiają, czy Chris Brown i... Christian Brown i Reggie Jackson, oni zastąpią tych dwóch graczy, którzy odeszli. No będzie problem. Natomiast Reggie Jackson mnie rozczarował kompletnie w pierwszym sezonie. W ogóle nie wpasował się w tę drużynę. On przyszedł zresztą w trakcie, prawda? To też jest ta sprawa. Tak. A Michael Malone jest dosyć konserwatywny i gra takimi sprawdzonymi graczami, prawda? Na tego Strotera, takiego, który świetnie wypadał. Julian Strouter, świetny strzelec, wypadał świetnie w tych przedsezonowych meczach. Nawet nie na parkiet. No. Podobnie zresztą z podziemskim w meczu Warriors. Więc, więc to trzeba poczekać, ale Denver są moim faworytem i tyle. Nie, w ogóle... podobnie, ale jeszcze a propos Reggie Jacksona, on miał dzisiaj ten ikoniczny moment, kiedy tam zrobił zwód, a LeBron się potknął i wypadł za linię końcową i dostał trójkę chyba. No tam nadepnął go Reggie, ale ważne, że Reggie ustał. I tam nie było crossovera, ale fota jest niesamowita. Tak, samym jobstepem go wywrócił. Komentatorzy mówili, że to było na granicy flopowania amerykańscy, ale tam nie było żadnego. Nie, no, on się po prostu potknął. Tak. Miał nogę na swojej nodze, więc stracił panowanie nad ciałem. No, w ogóle bawi mnie, jak Denver Nuggets podpuszczają tak naprawdę swoich przeciwników. Gdy Jokic schodzi z parkietu, to wydaje się, że wtedy można odrobić te straty i faktycznie Lakers też dojeżdżali na blisko. A potem wchodzi Jokic, rzuca sobie trójkę, zdobywa sobie 7 punktów z niczego. Gra pick and rolla z Jamalem Murrayem są praktycznie nie do zatrzymania i tak sobie myślę. Mówimy, że najlepszym teraz duetem będzie Damian Lillard i Giannis Antetokounmpo, jeśli chodzi o pick and roll. No a nadal mamy mistrzów NBA, Jamal Murray i Nikola Jokic i mam w głowie taką akcję właśnie jak w końcówce Murray poszedł, chyba to był dribble handoff albo właśnie pick and roll z Jokiciem. Obrona się zapadła trochę na Murrayu, on oddał piłkę do Jokicia na linię rzutów osobistych mniej więcej i Jokic tam dał na słabą stronę do Portera Juniora z zera, on trafił trójkę i tak naprawdę znowu Nuggets trochę odjechali, więc no nie do zatrzymania są. Wiadomo, że to nie była akcja dwójkowa, no bo to podanie już potem było kontynuacją tej w sumie akcji dwójkowej, ale no... Oglądanie Lillarda z Adetokounmpo będzie na pewno fascynujące. To dzisiaj. Tak, dzisiaj ale ja uważam, że Jamal Murray zrobił tak nieprawdopodobny postęp w grze pików, czyli robi to najlepiej w tej chwili. On i Drew Jackson, Holiday robią najlepiej grają pick and roll, bo po prostu nie zostawiają miejsca dla obrony. Nie zostawiają. Doncic też to dobrze gra, to o czym mówiliśmy wcześniej, że Jeremy nie mógł się tam przecisnąć na szczycie, bo przeciwko strzelcom trzeba iść na szczycie. No nie ma cudów, albo pomaga wysoki. W NBA rzadko pomaga wysoki, czyli nie robi tego podwojenia w pewnym sensie gracza z piłką, tylko na ogół jest nisko w polu 3 sekund. Więc ten duet Jokic i Murray to jest naprawdę czysta przyjemność, jeżeli chodzi o pick and roll. Ja tylko słowo jeszcze o Jokiciu, który jak obejrzałem ten mecz, to tak uświadomiłem sobie, no tak, potwierdził, że jest najlepszy na świecie, nie? Ale często jest tak, że wielcy mistrzowie w te wakacje mówią, że na czymś pracowali, że wracają mocniejsi. Tymczasem Jokic w Serbii... Nad stajnią pracował. I on wchodzi na boisko i to wszystko, co super zrobił z tym swoim takim wrodzoną
w cudzysłowie ociężałością, powoli, bez wyskoku, lejapiki. To jest niesamowite. Ja to oglądam i się zastanawiam, jak można się na to nabierać, dlaczego tego się nie blokuje, nie? A to jest po prostu tak fantastycznie. Może to jest ta nie arytmia, tylko jak pan powiedział... Przeciwrytm. Tak. Jest pewnego rodzaju przeciwrytm, bo to wszystko jest troszeczkę wolniejsze, niż by się wydawało, że można to zrobić. Nie? To są te historie, które są poza standardami. Tak. To są gracze poza standardami, tak. Tacy właśnie jak Doncic, Jokic i paru jeszcze można by wymienić. Mhm. Tak samo jak Wembanyama chociażby. Wembanyama zanosi się też na takiego właśnie. W inny sposób, ale tak, też. Tak. Też taka nieprzewidywalność zupełna jakby tych zawodników, jakaś wyjątkowość absolutna. W tej pierwszej nocy był także mecz Phoenix Suns, Golden State Warriors. Świetny mecz chociażby Devina Bookera. No niestety nie zagrali Bradley Beal, nie zagrał Draymond Green. Myślę, że tego, że nie zagrał Beal, możemy gdzieś bardziej żałować, no bo byłby to jego debiut w Phoenix Suns, więc jakby też pewnie sporo kibiców czekało, jak ta wielka trójka z Phoenix się zaprezentuje, a dostaliśmy tylko duet, który jeszcze grał w końcówce poprzedniego sezonu, ale za to dostaliśmy debiut Chrisa Paula w Golden State Warriors, więc możemy zobaczyć też w liczbach ten jego występ. Mimo że znowu zaczynamy od pokonanych, no to jednak myślę, że nikt się tutaj o to nie obrazi. Chris Paul też sobie zasłużył, żeby o nim jak najbardziej porozmawiać. Czego się dowiedzieliście po tym debiucie, jeżeli chodzi o współpracę chociażby Chrisa Paula i Stepha Curry'ego, bo to jest chyba coś takiego, co albo też czas gry Golden State Warriors bez Stepha Curry'ego na parkiecie, bo to też zawsze było jakimś problemem, wiadomo, no bo jest to wielka gwiazda na tej pozycji, a teraz się okazuje, że mają Chrisa Paula, więc przez 48 minut meczu może być kozak na tej pozycji absolutnie. Ostatnia linijka 0-6-3, ale to, że miał 0-6-3, to jeszcze nic nie mówi, natomiast mówi tym, którzy oglądali ten mecz, że rzucał za trzy wtedy, kiedy nie powinien w końcówce, mając już 0-4. Dwa rzuty oddał, zamiast znaleźć Curry'ego, który był w dobrej dyspozycji. Nie mówię o Thompsonie, bo Thompson nie. Ale Curry powinien... Bo właśnie na to liczyliśmy, prawda, wszyscy, że jak będzie Chris Paul, to będzie tak absorbował obronę, że łatwiej będzie Curry'emu kreować... I tak to robi świetnie, ale jeszcze łatwiej będzie mu kreować pozycję do tych niesamowitych rzutów za trzy. I uważam, że ten... To był dobry występ, ale poza tą linijką, że podjął decyzję, tak doświadczony gracz, rzutowe, wiedząc, że mu nie siedzi, mówiąc krótko, tak, i potocznie, że mu nie siedzi tego dnia, bo to po prostu jest czasami sprawa dyspozycji dnia i tyle. A propos tej linijki, to ja bym dodał linijkę, której tu nie ma. Miał tylko jedną stratę. Tak. I to jest ważna statystyka, bo jak czytałem sobie wypowiedzi Steve'a Kerra, takie przedsezonowe, to właśnie ograniczenie liczby strat, z którymi Warriors mieli problem w poprzednim sezonie, to jest taki cel. Więc to, że miał jedną stratę przy 9 asystach, no to ten on z całej kariery chyba ma wskaźnik 4-1, tu miał 9-1. Jeden mecz oczywiście, ale ten, znaczy... Chris, to jest wyzwanie, żeby wkomponować Chrisa Paula, bo on gra w innym rytmie, przez całą karierę wolniej, w innym rytmie niż grają Golden State Warriors. To jest dużo biegania, dużo wymian piłki po wodzie, jest nacisk właśnie na szukanie pozycji za trzy, podczas gdy Chris Paul przez całą karierę raczej w wolniejszym tempie, raczej pick and roll i rzuty z pół dystansu, prawda? Albo to jest jego słynne wejście pod kosz. Więc to jest trochę innego typu gra, on musi się do tego dostosować, ale... Tam był taki fragment w trzeciej kwarcie chyba, bo Curry w tym meczu miał problemy z faulami. On tam był moment, że musiał zejść. I był moment, kiedy właśnie Chris Paul pociągnął zespół. Tam była chyba, nie wiem, czy akcja z faulem i z trafionym rzutem. Był jakiś taki wejście i rzut z pół dystansu. Zdobył kilka punktów, rozdał kilka asyst i Warriors... Nie pamiętam dokładnie, ale wydaje mi się, z tego co pamiętam z przebiegu meczu, że oni albo odrobili straty, tak, albo wyszli na prowadzenie. 40 punktów w tej kwarcie w ogóle. Tak, to tak, chyba tak, w trzeciej, prawda? Tak, trzecia kwarta. Jedyna dobra tak naprawdę Warriors w tym meczu. I też czytałem takie analizy, że no bo jak wróci Draymond Green, to kto wypadnie z piątki? Być może Paul? Nie. I być może, czytam, mówię tylko o tym, jakie analizy czytałem, że jego zadaniem będzie... podciąganie do góry rezerwowej piątki, że on po prostu będzie miał za zadanie ten tak zwany second unit trzymać w ryzach, dyktować jego tempo i jakby kierować nim, żeby nie spadała jakość gry w porównaniu... To, właśnie, a kto według trenera usiądzie na ławce? Bo Chris Paul, jak wiemy, no nigdy w karierze nie rozpoczął meczu z ławki. No, właśnie, to jest największy problem. Nigdy w życiu nie rozpoczął z ławki, w całej karierze. No więc właśnie dlatego uważam, że Kerr będzie ostrożny z tym. Żeby bo tutaj takiego gracza zarządzić ego takiego gracza to może być bardzo ciężko. I myślę, że oni mogą próbować grać bardzo niskim składem z Greenem.
No właśnie, czego się dowiedzieliśmy po tym meczu, że Warriors są po pierwsze starzy, a po drugie za mali, są po prostu tak. Za mali. Gdzie nie było Draymonda Greena, który mówimy, że i tak podciągnąłby tę piątkę do góry. Metry, tak. No właśnie, on ma 198-199 tak. Wzrostu. Tak, właśnie, Jusuf Nurkić nie jest bogiem koszykówki, a radził sobie nieźle. Panie Boże, słuchajcie, Drew Eubanks w drugiej połowie też sobie radził bardzo dobrze. Może słabo zacznę. No tak, tak. Będę się gryzł w język jeszcze do końca tego tygodnia co najmniej, albo do następnego meczu Phoenix. Ponieważ powiedziałem w podcaście Expansion NBA, że to jest leń, że on nic nie zrobi, że to jest najgorszy transfer do Phoenix za tego Aytona. A on co robi 14 punktów a, i, robi w i gra świetnie w obronie. Mało tego. Dokładnie. Jest żywy, jest wciągnięty w grę. Pamiętacie go z prekwalifikacji, czy jak to się nazywało? No i Olek nad nim latał. No, to robił z nim co chciał. Tak. Kończył mu karierę. Tak? I, muszę się pogryźć język do końca tygodnia albo do następnego meczu właśnie Phoenix. Właśnie, przechodząc do Phoenix, bo myślę, że też spokojnie możemy chwilkę im poświęcić, to wydaje mi się, że ten transfer Nurkicia jest idealny, jeżeli chodzi o potrzeby tej drużyny po prostu, bo jeżeli Ayton by dostał takie same zadania, jakie dostał Jusuf Nurkić, czyli bycie tym centrem po prostu silnym, który walczy na tablicach, który zbiera piłki, no Ayton nie jest aż tak do tego stworzony. Ayton dysponuje większym wachlarzem ofensywnym, jest też delikatniejszy, tak bym użył takiego sformułowania. To nie jest taki walczak, a Nurkić moim zdaniem no pewien ten sufit możliwości koszykarskich ma niżej, ale jednak jest idealnym jakby elementem do tej układanki w Phoenix Suns, co ten pierwszy mecz pokazał. Poczekajmy jeszcze trochę. Czy on jest idealnym elementem tej układanki? No, zagrał świetnie i jestem zaskoczony tą grą. Ale myślę, że on na przykład właśnie nie będzie kończył meczów. On nie będzie grał w końcówce, tylko będzie to właśnie Drew Eubanks, albo w ogóle będą grali z Kevinem Durantem na pozycji numer 5. Mogą obniżać skład ze względu na to, tak. Pamiętajmy, że nie było Billa, więc bo Nurkić jednak no, na pick and rollach jest trochę wolny, jeśli chodzi o obronę ich, więc to na pewno przeciwnicy w playoffach już będą wykorzystywać, no ale w regular season i powiedzmy przez pierwsze trzy kwarty, no to jest bardzo solidny zawodnik i chociaż tu akurat przeciwko Warriors, to on skończył ten tak, mecz. Tak. Też ciekawa była ta końcówka, bo Devin Booker popełnił kilka strat. Faul ofensywny, zakozował sobie nogę, zgubił piłkę, ale w tych ostatnich akcjach, w tej kluczowej, gdzie był pick and roll właśnie z Nurkiciem, podwojony, świetnie dograł w środkowy pas, Nurkić zdobył te punkty na plus 4, więc akurat mu się udało skończyć. Słuchajcie, z Nurkiciem też jest tak, wiele razy mówiliśmy, sufit może dość nisko, wyżej już nie podskoczy, wielkie pieniądze ma, jest taki zblazowany i tak dalej. Czasami okoliczności ludzi zmieniają. Przyszedł do zespołu... Towarzystwo. O. Przyszedł do zespołu, który będzie walczył o mistrzostwo. Ma wokół siebie gwiazdy, ma konkretne zadania do zrealizowania. On tam może odżyć, nie? W tym Portland był na takim, nie chcę powiedzieć, zesłaniu, ale no taki był... Portland, tak żeby se grać. No. Portland w ostatnich sezonach kojarzy się z miejscem, gdzie faktycznie można doznać takiego poczucia trochę właśnie, że cię nie chce, że jesteś taki zblazowany. No mamy przykład Damiana Lillarda, który z tym walczył przez 11 lat, ale inni zawodnicy Nurkicia są długo tam grał i faktycznie to jest taki zespół, gdzie można trochę tak się poczuć, że on znowu na 8 do roboty po prostu i obojętnie ile tam będzie w tych statystykach i no to i tak po prostu i tak za dwa dni tam wyjdę, znowu zagram i faktycznie teraz zupełnie nowe okoliczności. Booker się zamienił trochę w rozgrywającego, więc też... Właśnie, zdziwi mnie, jak długo gadaliśmy o Nurkiciu, a nie powiedzieliśmy praktycznie słowa o Bookerze, oprócz tych strat właśnie. A Booker zagrał świetne zawody. Więc... Miał nie grać. A kto tam będzie... Zagrożony jego. Tak, był zagrożony. Słuchajcie, Bill też. Czytałem też, że to Bill może być rozgrywającym w Sansie. Zastanawiam, jak to właśnie będzie ułożone. Szalenie ciekawe, abstrahując od tego, że to może być bardzo płynna wymiana. Bo obaj mogą robić to samo, nie? Podobni zawodnicy w sumie. To będzie podobna sytuacja jak no nie chcę Jeremiego porównywać do Bookera, bo to są jeszcze na razie inne półki, ale też myślę, że trener Vogel to tak ustawi, żeby to było płynne przejście do ataku, inicjacja ataku, rozpoczęcie ataku, jednym podaniem lub ruchem dwóch, trzech zawodników, a później już szukanie pozycji dla tych, którzy mają zdobywać punkty, czyli dla tej trójki, czyli Billa, Bookera i Duranta. Tak, no ale w ogóle Booker rozdał te trzy mega ważne asysty w końcówce, 8 asyst w całym meczu, więc on jest po prostu playmakerem, tak jak mówiliśmy wcześniej.
właśnie, że Sochan, mamy nadzieję, że nim będzie, no to, to Devin Booker potrafi po prostu rozprowadzić tę piłkę albo sam skończyć i robi to bardzo dobrze. Mimo słabszego meczu Duranta tak naprawdę, to, to Phoenix wygrał. Jeszcze jedno słowo, Phoenix, bardzo mi się podobał Josh Okogie. Uważam, że każda świetna drużyna walcząca o mistrzostwo musi mieć takiego gracza, który jest bardzo dobrym obrońcą, taki w typie trochę free and D, powiedzmy, tak? Może trafić z dystansu, powalczy na deskach. Uważam, że na drugim planie, ale bardzo dobre spotkanie. To jest gość, który zbiera piłki. Ważne zbiórki w ataku. To jest, pamiętajmy zawsze, to może być, jeżeli 4, to może być maksymalnie 12 punktów, więc to jest niebagatelna wartość. No i jeszcze, no co nam powiedział ten mecz, że ławka Phoenix Suns, mimo że to stworzona z takich role players albo odrzutków, można powiedzieć, którzy grają za minimum, bo jednak tak skonstruowany jest finansowo ten zespół, że muszą brać zawodników za minimum, to nie jest taka zła. Eric Gordon będzie bardzo ważną postacią, mimo swojego wieku. Drew Banks, tak jak powiedzieliśmy, no zaczął słabo, ale w końcówce no miał taki okres, że grał bardzo długie minuty. Już myślałem, że tam zwymiotuje na boisku, bo naprawdę biegał, no on gra mega na bardzo wysokiej intensywności. Yuta Watanabe też potrafi strzelić i podejrzewam, że będzie grał. Jeszcze jest, nie zagrali dzisiaj, jest Keita Bates-Diop, znaczy dzisiaj, wczoraj w nocy, czy Bol Bol, więc ich też będzie można wykorzystać. No i słabszy mecz Grayson Allena, akurat to jest zawodnik pierwszej piątki. Może się zamienić z Gordonem, może nie, ale podejrzewam, że też będzie ważniejszą postacią, bo już drugiego takiego spotkania nie zagram. Ale tylko jedno zdanie co do właśnie rezerw, bo tutaj jest cała, może nie cała, ale w wielu miejscach spotkałem się z dyskusją, kto z tych czterech pretendentów, bo się wymienia tak naprawdę czterech, na wschodzie Milwaukee, Boston, na zachodzie Denver i Phoenix. Kto z tych czterech pretendentów do tytułu ma najsłabszą ławkę? Wszystkie mają słabe na pierwszy rzut oka, ale to będzie walka drugich składów. Słuchajcie, to będzie bardzo ciekawa runda zasadnicza, jak ci trenerzy będą wykorzystywać tych słabych graczy, żeby wyłonić z nich, z tej drugiej piątki, 6., 7., 8., maksimum 9. gracza na playoffy, bo wiemy, że większą liczbą graczy się nie gra. No dokładnie. Tak, to będzie ciekawe pod tym kątem obserwowanie. Tak, to jest skonstruowane, te wszystkie zespoły, umowy, że tak to, że już nie ma tam po prostu paliwa na to, żeby jeszcze na ławce mieć też kolejnych zawodników z tego absolutnie wyższego poziomu. A co do Billa i Bookera w roli rozgrywających Phoenix, no bo też podejrzewam, że tak to będzie wyglądało, bo to będzie płynne, bo tam nie będzie jednej takiej postaci, to już chciałem mówić, że byłoby to bardzo ciekawe obserwować zespół, który stracił Chrisa Paula, który jest generałem parkietu, jest takim rozgrywającym naprawdę z tym DNA jakby rozgrywającego. I teraz nagle będą grać na dwóch tak naprawdę zawodników, gdzie nie ma, ani jeden z nich nie jest rozgrywającym, ale w sumie doszedłem do wniosku, że to jest zupełnie inny zespół i jest inny trener. Są inni zawodnicy, więc nie można w ogóle o tym mówić, bo po prostu tam wszystko tak naprawdę zostało niemalże wymienione. Dobrze, przejdźmy sobie jeszcze o tych wszystkich meczów tak w bardzo dużym skrócie dzisiejszych, no bo poza oczywiście meczem Spurs trochę ich było i chyba jednym z najlepszych, o ile nie takim najlepszym, zarówno jeszcze zanim się zaczął, jak i po, można powiedzieć, że było spotkanie New York Knicks z Boston Celtics. Mamy statystykę z Kristapsem Porzingisem, który został najlepszym debiutantem, jeżeli chodzi o punkty w barwach Boston Celtics. Wcześniej 25 oczek na swoim koncie zapisał Dominic Wilkins w 1994 roku. Teraz 30 punktów Łotysza. Wiem, Eric, że czekałeś na mecz, na pewno oglądałeś, więc... Jak krzyczałem nocy. Co tam się działo? Jaki nam zdasz raport z tego spotkania? Działo się bardzo dużo. Kristaps Porzingis postanowił się w pierwszej kwarcie już wyżyć na New York Knicks. Trzy trójki, 15 punktów. Potem w drugiej ucichł i praktycznie nic nie rzucił. Skończył na tych 15 punktach w pierwszej połowie. No ale cały mecz skończył z 30 punktami i bardzo ważne trójki w końcówce, mimo że całe Madison Square Garden skandowało głośno, że Wiesz, bo on tam zaczynał przecież, pamiętajmy, karierę. Właśnie, i dlatego to też mnie jako fana Knicks i podejrzewam, że całą halę tak bolało, no bo myślę, że Kristaps mimo wszystko jest lubiany przez kibiców, mimo tego takiego odejścia, powiedzmy, nie na fajnych warunkach. No ale, bo zażądał transferu, ale trudno. W całym meczu Jason Tatum, wiadomo, no na swoim poziomie MVP tak naprawdę. Boston, można powiedzieć właśnie, kto ma najmocniejszą pierwszą piątkę, bo wszystkie te zespoły, kontenderzy mają słabe drugie piątki, ale kto ma najmocniejszą, można powiedzieć, że Boston. Patrząc na to, jak dzisiaj wyglądał Kristaps Porzingis, jak Jrue Holiday wyglądał broniąc Juliusa Randle, bo to też było bardzo ważne w kwestii tego wyniku, no bo Julius Randle zagrał słabe zawody po prostu, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, bo Jrue Holiday po prostu nie umożliwiał mu oddania łatwego rzutu. Julius Randle
próbował siłować się i parę razy mu to wyszło, ale Drew Holiday, no, zawodnik o głowę niższy, a radził sobie z nim świetnie. Wydaje mi się, że w ogóle Boston ma najlepszy backcourt, jeśli chodzi o obronę w lidze, bo Derrick White też robił super robotę. Już nie pamiętam, bo tych informacji jest tyle, że można się pogubić, ale gdzieś czytałem, że to jest bodaj piąty przypadek w historii ligi, że jeden zespół ma dwóch graczy wybranych do pierwszej lub drugiej piątki najlepszych obrońców. I to jest fantastyczne, to jest jakby same nazwiska Drew Holiday, Derrick White może nie robią wrażenia, ale to w perspektywie playoffu, długich serii, matchupów, dostosowywania się, to jest niesamowity atut Bostonu. A jeszcze a propos tego, mówisz najlepsza piątka, gdzieś przeczytałem, że Boston ma najlepszą szóstkę graczy. No tak, jest no tak, bo oni będą mieli problem, bo jeszcze jest Al Horford. Tak jest, tak, jeśli, tak. Jeśli Denver ma najlepszą piątkę, to Boston ma najlepszą szóstkę. I Jason Tatum w końcówce, nie pamiętam kto zdobył, znaczy raz na pewno Porzingis, nie pamiętam, kto drugie punkty zdobył. Dwa razy przy podwojeniach idealne odegrania. Tak, więc tak, taka tak. Dojrzałość lidera, który zdobył 34 punkty i grał rewelacyjnie, a podwojony znalazł tego, kogo trzeba i jego podania w pewnym sensie też wygrały tą końcówkę. Bardzo dobrze wyglądał Jason Tatum w tym meczu. Bardzo dobrze. I oczywiście Porzingis był numer jeden w tym spotkaniu. A... Bo trafiał takie sztylety. Ważny moment. Po prostu. Ale też zastanawiałem się właśnie... W typowaniu, bo sobie gdzieś tam typowaliśmy w X-Men's NBA, kto będzie szóstym graczem najlepszym. Ja wytypowałem Derricka White'a, bo sądziłem, że jednak będą grać z Horfordem. Ale zanosi się na to, że będą grać czterema obwodowymi. Właściwie pięcioma. Porzingis też jest obwodowym graczem bardziej niż środkowym. Cztery bloki dzisiaj, pięć. Tak, tak. No, było ciężko rzucać w pobliżu niego. Więc w ogóle też Mitchell Robinson trochę można powiedzieć, że zgłupiał, gdy musiał bronić. No właśnie, to raz, że dwa punkty. Więcej chyba grał nawet Isaiah Hartenstein, który po prostu sobie lepiej radził z obroną Porzingisa. No ale Mitchell Robinson przyzwyczajony jest do tego, że bije się w pomalowanym z tymi wysokimi. A tutaj Kristaps Porzingis, oni stanęli pięciu na obwodzie po prostu. No i mam w głowie też jedną akcję, gdzie po prostu Mitchell Robinson stał w pomalowanym tyłem do Porzingisa, on mu ściął za plecy, dostał alejupa, to początek meczu chyba dosłownie i skończył pięknym wsadem z góry, więc no potem Mitchell nie mógł grać. No też słaby mecz, jeśli już mogę powiedzieć trochę o Knicks, no to słaby mecz w sumie Jaylena Bransona raczej. Julius Randle już trochę powiedziałem. Ale Emmanuel Quickly, który nie podpisał przedłużenia kontraktu, nie dostał extension, czy nie dogadał się na extension, walczy o sowite wynagrodzenie. No, podejrzewam, że to będzie jego najlepszy sezon. Już poprzedni był tak naprawdę kandydatem do Sixth Man of the Year, bo jest i świetny w obronie i w ataku rzucał prawie 15 punktów na mecz. To myślę, że teraz koło 18 może się kręcić, patrząc na to, jak gra. Jest motorem napędowym Knicks z ławki i bardzo mnie to cieszy. Świetnie się go oglądało i dał mi... No, dzięki niemu krzyczałem bardzo dużo dzisiaj w nocy. Nie ukrywam, przepraszam sąsiadów, ale nikt się nie skarżył, więc może nie jest tak źle. No, może oglądali wszyscy. Knicks mogli wygrać ten mecz. To było w zasięgu. Raz, że... sędziowie trochę nam nie pomogli. Dwa, że no, z linii osobistych mieliśmy chyba 14-26. No to 12 zbudowanych osobistych przy meczu, który przegrałeś czterema punktami, no to boli. Zawsze, po prostu boli. Zawsze. Szczególnie Julius Randle, który miał bodaj 1-5 z linii. Dużo będziemy mieli meczów, omawiali meczów Nowego Jorku? Nie, zależy, to zależy. Nie mam za dużo do powiedzenia akurat w tej kwestii. Katarynka. No już kończę. Nie, mów, tylko że chciałem... Jestem zadowolony z Barretta, bo zagrał solidne zawody i trafiał rzuty, które miał trafić, okej, na skuteczności powiedzmy w miarę okej, ale trudno. No i zawiódł mnie trochę w debiucie Dante DiVincenzo, który Steve Kerr powiedział Tomowi Thibodeau, że będzie z niego zachwycony. Na razie powiedziałbym, że nie. Robił dużo na parkiecie, ale takich mniej widocznych rzeczy, a brakowało cennych rzutów. Proszę bardzo. Było jeszcze 11 meczów innych. No wiem, dlatego już kończę. No to dobrze, to jeszcze dokończę, jeszcze na zakończenie tego wywodu. Na zakończenie, wiem o czym chciałem powiedzieć, bo wprowadzono przecież w tym sezonie metodę karania flopowania, czyli dostajesz przewinienie techniczne, gdy sędzia wykryje flopowanie przy pierwszej jakby wolnej okazji. Bez upominania i dostał pierwszy Kristaps Porzingis, został upomniany i Knicks zostali jeden rzut wolny, po czym Jaylen Brunson został ukarany takim przewinieniem, a wyglądało to na tej zasadzie, że Jaylen Brunson oddał rzut za trzy, Jason Tatum poszedł na closeout, ale nie zostawił mu miejsca na wylądowanie.
Brunson spadł mu na stopę, no odkopnął tą nogę, okej, to było takie ala flopowanie, no ale spadł mu dosłownie, no mógł sobie skręcić kostkę, bo Jason Tatum podszedł pod niego, no i sędziowie odgwizdali flopowanie Brunsonowi i zamiast 3 rzutów osobistych, które Brunson prawdopodobnie mimo wszystko by wykorzystał, no to Boston dostał 1 i zbliżył się na kilka punktów. To ja może się odwołam do tego, co pan trener przed chwilą powiedział, czyli że było to 11 meczów, to tak na koniec jeszcze no, z Spurs omówiliśmy kompleksowo, myślę. Teraz też jednoosobowa armia nam tutaj omówiła kompleksowo mecz Knicks-Celtics. Ja milknę zaraz. Jakieś takie w jednym zdaniu, jakieś laurki o jakichś innych spotkaniach, zawodnikach. Wywołam chociażby Donovana Mitchella, który rzutem na tam 12 czy 13 sekund coś, przed końcem. 10 z ułamkiem. Tak, tak. Rzucił za 3 punkty i ostatecznie bodajże 114-113 tak. Z net. Czy jeszcze coś? To był bardzo dobry mecz, ale ja w tym sezonie będę, już w ubiegłym to robiłem, od drugiej połowy poprzedniego sezonu, będę bardzo mocno śledził Oklahomę. Hmm. Bo to jest, oni rozpruli, mówiąc już tak bardzo, bardzo potocznie rozpruli Chicago właśnie w Wiecznym Mieście 20 punktami. No, zapowiada się tam naprawdę bardzo, to jest trzecia drużyna właśnie tam, z najmłodszych. I to jak zrobili to z Chicago, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. Przepraszam. To ja tylko dwa słowa o mojej Minnesota. Właśnie. 19 porażka z rzędu w Kanadzie, oni nie wygrywają w Kanadzie od 2004 roku. Sam Kassel z Garnetem wygrywali ostatni raz Toronto, ale wiecie co, przegrali 3 punktami i jak popatrzyłem na 8-25 Townsa i 8-27 Edwardsa, to uznaję, że to był taki... Jeden z niewielu meczów, kiedy dwaj najlepsi gracze, dwaj liderzy będą mieli aż tak słabą skuteczność gry, gdzie oglądałem ich obu na Mistrzostwach Świata i byłem pod wrażeniem, bo i Dominikana grała świetnie z Townsem, on też, i Edwards świetnie grał w reprezentacji USA. Nie wygrał, ale grał dobrze, moim zdaniem. Grał najlepiej. Prowadził do twardego miejsca. Grał najlepiej, ale niestety nie został mentalnym liderem tego zespołu, bo tam brakowało lidera w tej drużynie amerykańskiej, tak, ale to zupełnie inny temat. No, także chciałem tylko odnotować. Mój typ na największy postęp w sezonie to jest Edwards. Tak? Edwards? Tak. Teraz to jest popularne, bo Jamorant też dostał taką nagrodę. Kiedyś to było dla... All-Starem i tak dalej. Kiedyś to było dla słabych, które stawiali się lepsi, a teraz też gwiazdy mogą. Tak. Więc Edwards jest, ja postawiłem na obiego Topina, on chyba 11 punktów albo 13 dzisiaj w nocy, ale Indiana 143 punkty. Czyli wybierasz Indianę. Chciałem wybrać Indiany, jeszcze chciałem wrócić do meczu Cleveland kontra Nets, bo przede wszystkim Cleveland odpowiedziało na te problemy z zeszłego sezonu, o czym mówiłem też w zapowiedzi naszej sezonu, że dołożyli zawodnika, który potrafi rzucać za 3. No i Max Strus, te 7 trójek, 27 punktów. Masakra. Kozak, totalny kozak. Więc to był plus dla Cleveland. Bez niego na pewno by nie wygrali tego meczu. No i z drugiej strony, tak tylko chciałem wspomnieć o Kamie Tomasie, no bo 15 punktów już w pierwszej kwarcie skończył z 36 z ławki, więc to jest rekord w ogóle w meczu Open Game z ławki. Także... Dobry mecz też, to był bardzo dobre spotkanie. Nie mówiliśmy, co prawda, ani słowem, nie wspomnieliśmy o Washington Wizards, ale mamy tweeta Kyla Kuzmy jeszcze na koniec. Erik, prosiłeś, żeby to wywołać i jak najbardziej słusznie, bo koszulki, jerseye NBA, to jest też znany temat dla kibiców i to jest zawsze taka sprawa, która gdzieś interesuje bardzo fanów na całym świecie, a w tym sezonie te City Edition są generalnie, moim zdaniem, skromne, tragiczne i chyba żadnej dobrej opinii o nich nigdzie nie przeczytałem i Kuzma też się tutaj do tego dokłada. Jak że to niszczą to brand identity i to prawda, po prostu mamy tutaj napis Clips, w ogóle barwy nie są związane z zespołem. No nie mamy przykładów innych koszulek, ale na pewno wam się przewinęły widzowie na Twitterze czy gdziekolwiek na Facebooku te wszystkie przykłady tych City Edition jersey. No są tragiczne, po prostu są tragiczne. No jak jeszcze jest, można wybrać, nie wiem, 5-7, które można kupić jako kibic, w porywach. Tak, przypominam sobie sprzed kilku sezonów Miami Heat chociażby. Świetne, jak te z wymienianymi numerkami, każdy był unikalny, ten strój, czy te Miami Vice, właśnie biało-różowe, no to było świetne. A teraz Miami Heat ma Heat Culture napisane, jakby grafik się starał o pracę wzięli sobie 30 stażystów i powiedzieli, macie 3 minuty na zaprojektowanie koszulki. Mogę wrzucić granat do tego tematu?
troje mówią trenerzy, nigdy nie wygrywali. Przysięgam. Erik wczoraj mówi, dajmy te koszulki, Kuzma tam coś wyszło. Ja mówię, dobra, może by dać, ale mówię ci, pan trener od razu powie, co ty dodajecie, koszulki nie grają. Nie? No i proszę bardzo, idealnie. Nie, to ja powiem tylko, że jest to taki segment ligi, na który w ogóle nie zwracam uwagi. I najchętniej to bym widział koszulki Detroit Pistons. Z czasów mistrzowskich. Albo no wtedy, co gra, jeśli zaczynał karierę. A, takie, no tak, i tego typu rzeczy, więc ja jestem takim, dla mnie mogły być przez 20 lat takie same. No właśnie, fajne by było, gdyby te City Edition się, jeżeli już mogę powiedzieć, nie zmieniały co sezon, a oni, bo niektóre były naprawdę dobre, no nie wiem, na przykład Utah Jazz miał w zeszłym sezonie bardzo fajne, teraz już trochę regres, te stroje nadal nie są złe, ale jest regres, gdyby zostali przy tym, co się sprawdzało, Phoenix Suns też. Ale wiadomo, jak działa ten biznes, jak coś zostaje takie samo, to już drugi raz ta sama osoba tego nie kupi, bo już to ma, więc wiadomo, jak to działa, a ja chciałem jeszcze dołożyć, bo to pytanie było wcześniej fajne do pana trenera, to ja chciałem od ciebie zapytać, czy pan miał jakąś koszulkę kiedyś, albo jaką ostatnią pan miał na sobie koszulkę NBA? Jakieś nazwisko czy klub? Było coś takiego? Wiesz co, ja nie, już teraz nie, ale kiedyś to miałem kurtkę Charlotte, bo przywoziłem sobie ze Stanów takie... Kurtki Charlotte to pod pałacem miałem, ale ja przywiozłem sobie, mówmy się, z Minneapolis, swojego ukochanego, bo to był mój pierwszy wyjazd do Ameryki w 92 roku i miałem też świetną kurtkę, gdzieś ona mi zaginęła w taką kurtkę, którą mógłbym tutaj zakładać, taką letnią. Detroit, piękna, granat, ten piękny granat Detroit. No, parę rzeczy miałem, ale już teraz nie. Okej, okay, rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo za ten cały odcinek. Mam nadzieję, że cieszycie się wszyscy, że liga wreszcie wróciła, więc dzisiaj też już kolejne spotkania, chociaż dzisiaj tak dużo ich nie będzie, bo są dwa. No i wszyscy chyba najbardziej czekają na ten pomiędzy Milwaukee Bucks, to spotkanie Milwaukee Bucks a Philadelphia 76ers, bo te dwa zespoły jeszcze w ogóle nie zagrały w tym sezonie, no i zwłaszcza debiut Damiana Lillarda w Bucks, to jest na pewno coś, co też przyciągnie. Ciekawe, czy Harden zagra. No właśnie. To jest pytanie, bo wrócił do treningów. Tak, jest to, aczkolwiek chyba nie pojechał z drużyną na ten... Nie, to chyba był komunikat, że przyjechał do Filadelfii spakowany po to, żeby lecieć na mecz, a drużyna mu powiedziała, że ma nie lecieć. Tak, że on przyjechał, wrócił, ale jakby nie zabrali. Nie zabrali go. Ale go pominęli. Tak, nie zabrali go. Ale przynajmniej nie będzie ukarany. Kary nie dostanie. Ominął sobie pre-season, a teraz kary finansowej nie dostanie. Tak, jak widzicie, tematów w NBA nie brakuje, więc w kolejnym odcinku na pewno też o Milwaukee czy o Filadelfii porozmawiamy, bo tutaj za bardzo nie było o czym, skoro te drużyny jeszcze nie grały. Zachęcamy do oglądania oczywiście ligi, do śledzenia poczynań Jeremiego Sochana w San Antonio Spurs u boku Wiktora Wembanyamy. A za dzisiaj już dziękujemy. Trener Mirosław Noculak. Dziękuję. Łukasz Cegliński, redaktor sport.pl. Dziękuję. A za program do kosza dziękuję Erik Chmielewski. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. I Hubert Nowicki. Zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia. Cześć.